Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Król Niedźwiedź. Tom pierwszy jest to komiks, który został wydany, jak możemy zobaczyć, przez wydawnictwo Kurz. Natomiast za pozycję Odpowiadają trzy nazwiska. Casegren, którego możemy znać choćby z komiksu Czarne Nenufary, wydane przez wydawnictwo marginesy, świetna pozycja, bardzo ją lubię. Oraz oczywiście Dobs i Vatian. Dobsa to możemy kojarzyć choćby nawet z komiksu. Papierze w naszych czasach, coś takiego, coś komiks związany z papierzem. Nie pamiętam dokładnie tytułu, natomiast watiem z tego co się orientuję, pracował choćby nawet przy pozycji Żyjąca Śmierć, bodajże Czarna Śmierć, wydane przez Scream i też komiksy z uniwersum Star Wars. Także nie są to jakieś postać, jeżeli mówimy o tych artystach, zupełnie anonimowe. A sam komiks, przyznam szczerze, że dla mnie trochę był. Kiedy się pojawiła informacja na rynku, że będzie, byłem trochę zaskoczony, bo w ogóle nie kojarzyłem tej serii. I dopiero po MFC przysiadłem sobie do niego i go przeczytałem. A jakie są moje spostrzeżenia i jaka jest moja opinia na temat komiksu, już zaraz Wam powiem. Tylko może zaprezentuję. Jest to powiększony troszeczkę taki format. Prezentuje się następująco. Tutaj mamy grzbiet. Oraz tył. Cena okładkowa to 85 zł. Komiks wydany ok. Jedyne, co już na samym wstępie mogę mieć, ja swoje zastrzeżenia. Brakuje mi, żeby wydany był on jednak w twardej oprawie. Bo jest to miękka oprawa bez skrzydełek i chyba to największe moje zastrzeżenie dla, dla tego komiksu, które. Powiedzmy, jest takim troszeczkę minusem. Dalej to już będą jednak same plusy. Przede wszystkim za stronę wizualną, gdzie, mówię, odpowiada osoba mi znana i lubiana i tutaj muszę od razu powiedzieć, że naprawdę styl artystyczny jest bardzo fajny. Przede wszystkim można dostrzec piękne krajobrazy, całostronicowe, dwustronicowe wręcz bym powiedział, które wyglądają przepięknie, naprawdę, pod tym względem mi się to bardzo podoba. Historia opowiada o ludziach też, owszem, ale, bo to tak odruchowo mówi się, że o ludziach, tak, że większości komiksy są właśnie z ludźmi, ale tutaj właśnie nie, tutaj mamy użycie antropomorficzne, chyba będzie na miejscu, ale generalnie mamy świat zwierząt, którzy żyją generalnie jak ludzie, ale tak jak wspomniałem, też istoty ludzkie się pojawiają w tym komiksie. No jak sam tytuł wskazuje Król Niedźwiedź, czyli opowiada przede wszystkim właśnie o wiosce i jednocześnie królestwie, które tutaj już na praktycznie początkowym kadrze zostaje zaznaczone. Piękny zamek gdzieś tam w oddali prawda i na dole mieszczaństwo chyba tak to możemy użyć określenia oraz rodzina wydr. Tak dokładnie, wydry, które Rano zawsze wychodzą, żeby zdobyć jakieś pożywienie, połów, tak, kiedy woda wyrzuca nam na brzeg e, wszelkiej maści istoty, zwierzęta z wód. No i tutaj właśnie dochodzi do nietypowego znaleziska. Mówimy właśnie o znalezisku tego, oto chłopca, który nazywa się Ifrit. Ifrit mi się kojarzy z ogniem. Był to choćby nawet Samon w serii gier, nie tylko chyba Final Fantasy, ale głównie z tego pamiętam, gdyż. No, do dziesiątej części ogrywałem każdą, ale my oczywiście nie o tym, choć miałbym ciekawą rzecz do opowiedzenia, jeżeli chodzi o serię Final Fantasy. Dalej poznajemy oczywiście samego króla oraz jego syna i przyjaciółkę. Nie wiem, czy oni względem siebie czegoś nie mają, ku sobie nie są po prostu, bo to jest widoczne, oraz Nyx. O ile dobrze zapamiętałem ich taki nauczyciel mistrz. Oczywiście sama historia jest nie skupiona tylko na nich, ale głównym tutaj motywem napędowym jest właśnie ten ifryt. Postać ludzka, która twierdzi, że umarła i tak jakby powstała za życia, choć teoretycznie nie żyje. I to ma być niby jakąś przepowiednią, że właśnie świat tych zwierząt, które sobie tutaj żyją, gdzieś w oddali od ludzkości. No ma popaść w, użyjmy określenia problemy. Nie chcę wam tutaj zdradzać wątków fabularnych i co to jest napomknięte w tym, ale właśnie poprzez to król zarządza ekspedycję, ekspedycję, która będzie musiała udać się w pewne miejsce, aby po prostu Rozwikłać w pewnym sensie tą zagadkę, oczywiście wyruszają w podróż, podczas której będą miały mieć niesamowite przygody, i o ile komiks na początku troszeczkę wolno się rozkręca. Z czasem naprawdę czytając, pomyślałem sobie, wow, kurczę, jakie to jest fajne. I naprawdę ciekawe, bo to jest taka historia, troszeczkę baśni, gdzie pojawiają się wątki, zarówno te, na swój sposób takie przyjaźni, miłości, może to jest za duże określenie. Ale przede wszystkim pojawia się dużo walki oraz innych ras, które mają miejsce tutaj. Choćby nawet, no spójrzcie zresztą znowu, kolejny piękny krajobraz. Mają choćby nawet tutaj, widzimy, kiedy do, dostajemy się do kolejnego, tak jakby królestwa, gdzie rządzi tutaj bie, Bieluch, tak, orzeł biały w pewnym sensie, oraz jego tutaj do mnie mam jest sowa, jest też i córka, to jest w ogóle jedna świetna, przekomiczna wręcz sytuacja, trochę taki spoiler, ale kiedy właśnie syn króla z, z tą swoją przyjaciółką zaczynają niby coś tam ona się do niego dobierać, a tutaj w międzyczasie wpada yy, córka, córka tego króla, licząc na to, że chyba też coś będzie, a on Stopi głowę swojej przyjaciółki, ta wypada oburzona i żąda satysfakcji. No, czytając to, po prostu się uśmiałem. I pod wieloma względami ten komiks właśnie taki jest taki trochę nieprzewidywalny. Czasami sami jesteśmy ciekawi, co tutaj się może dalej wydarzyć. A dzieje się choćby nawet fakt, kiedy. Nie, dobra, nie będę Wam tego zdradzał w związku z królem. No bo to jest istny element fabularny, gdzie przy tym też ważną postacią jest ta nazwijmy to szamanka, postać magiczna, która zawsze była przy królu. Jest ona też oczywiście niedźwiedzicą, ale niedźwiedziem białym tutaj widać. No i wiele innych rzeczy, jak choćby mastodon, czy jak tu jest nazywany. To chyba tak był nazwany, ale no generalnie chodzi o potężnego słonia i inna kraina, do której się udają gdzie to jaszczurowate, czyli mówiąc wprost aligatory, legwany, mają swoją tak jakby siedzibę świątynię i jest tam jeden wódz, który jest po prostu przekozakiem prze takim, przynajmniej w jego ocenie. No jest hamem gburem i w ogóle. Dla niego liczą się tylko wojownicy dosłownie. No i nasz mały książek, który z czasem coraz bardziej i bardziej rozkręca się i staje się takim konkretnym przyszłym, ewentualnym, niedoszłym jeszcze władcą. Mówię. Fajnie narysowane, ciekawa historia, i naprawdę mi się ten komik spodobał. Myślę, że mocne siedem jestem w stanie mu dać. Osiem by było pewnie, gdybym gdyby. Była twarda oprawa. No mówię, gdzieś mi jej brakuje, bo komiks jest ok, fajna naprawdę historia i w twardej oprawie na półce by wyglądał znacznie lepiej. Pewnie cena by troszeczkę poszła do góry, ale patrząc ogólnie na całą historię i format, myślę, że i tak można byłoby się skusić. Bardzo ciekawa pozycja. Ja nie ukrywam, że czekam na tom drugi, bo spodobała mi się i będę chciał poznać dalsze losy tych bohaterów. Także cieszę się, że ostatecznie dałem się namówić, aby ten komiks recenzować. I dziękuję za to. Dziękuję, Kurt, że jako wydawca dałeś mi tę możliwość. Fajna pozycja, naprawdę polecam. Gdybyście byli zainteresowani na dole w opisie, oczywiście znajdziecie link do strony, gdzie możecie nabyć ten komiks. Gdybyście chcieli, oczywiście nie zapomnijcie skomentować, polubić, udostępnić, będzie mi bardzo miło. A także subskrybować kanał, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem. Zami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.